Siemaneczko, widzowie, witam was w dzisiejszą ciężką Spec Simulatora 99 i jak co tydzień wyszedł update'cik i wreszcie mamy nowe krainy na wojdzie. Jest to milionerowy świat i update, jak mam być szczery, to taki średni. No mogło być lepiej, ale mam wrażenie, że jest na tym update'cie zboostowany... Gemy są zboostowane, tak mi się wydaje, że dużo więcej się ich farmi. Mamy oczywiście raffle, czyli taki ala giveaway, że co 5 czy 10 minut wygrywa 5 osób ze wszystkich serwerów, czyli aktualnie gra gdzieś ponad 100k. 5 osób wygrywa i kupujemy z etykiety i wchodzimy za te etykiety do giveaway. Ja wejdę za 4, ale ludzie tu wchodzą po 1000. Patrzcie, 4 etykiety, 0,006% szansy. Na przedostatniej krainie kupujemy te etykiety. I szkoda, że za level merchanta nie tanieją te etykiety, no ale trudno, bo nie są one za tanie, jak ktoś nie jest bogaty. Mamy buściki za baksy. Te baksy potaniały czy jeszcze nie? Bo wczoraj na Trading Plazie już potaniały i to strasznie. Ale najlepsze co wyszło, to w tej minigierce, co tutaj wybieramy sobie jedną z dwóch drzwi i ryzykujemy, że przegramy, a potem będziemy lepsze nagrodę. No kozacka gra. Szkoda, że jest dziennie tylko 10 prób, bo mega mi się naprawdę po drugim pokoju już clown. Mega mi się podoba. Tam widzowie widziałem i mówili, że dochodzili na 15 pokoje. Ja maksymalnie miałem chyba 12. No i niestety przegrałem. Clan battle związany z tymi drzwiami. No taki mech. Ludzie tu nieźle farmią już punkty. Najgorsze jest to, że jak się przegra na tym klanie, to się nie dostaje punktów do tego clan battle. Więc takie se to jest według mnie. Ale co do gemów, to faktycznie jak się książki odpali, a mam odpalone książki, to wydaje mi się, że dużo więcej się ich farmi. Jeszcze jak się odpali tutaj tego boosta na gemy, co daje nam, ile mam maksa? 5%. No to nie jest niby dużo, ale 5%. Ten eglak plus 100% eglak boosta jest fajny. Ale ja i tak celuję w, no właśnie, w tą minigierkę. Cooldown, dawać cooldown. Bo minigierka jest kozacka. Na update można narzekać, ale na minigierkę nie można narzekać, bo jest naprawdę mega fajna i potem fajne nagrody są. Ja tu na razie spamuję w te drzwi, no bo myślę, że dla, no nie clown, dla słabych graczy to te pierwsze nagrody są spoko, te enchanty jakieś na 7, 8, to może być git, ale kto wygrał? Nie wiadomo, ja nie wygrałem, tyle wiadomo. Ale dla takich, co mają już te enchanty i te potki pełno tego, to te pierwsze nagrody są słabe. Wiecie co, pokupujemy sobie boosty, ja se pokupuję na... Albo za chwilę se kupię, na 2 godziny. Ja chcę te minigierki, no bo co dodaj w tym update'cie? Dodali ten świat, te jajka, pety, te huge, mamy forever packa nowego, z którego huge niestety nie dostałem, ale dostałem tą budkę i 5 milionów jest warta. Wczoraj była 7. I deskę też dodali nową taką, milionerową, więc całkiem spoko. Dodali shiny owoce, które można craftować, już idę je craftować. 100 owoców zwykłych potrzebujemy na jednego shiny, jak dobrze pamiętam. Upgrade fruits, o mamy make shiny fruits. Tak, 100 owoców na jednego owoca shiny. I jak zwykły daje 1,5% damage'a, to ten daje 2,25. I możemy chyba mieć ich 5 założonych tylko. Tak, 5 maksymalnie. I one nadpisują te zwykłe. Co tu jeszcze zostało dodane? I... no tyle zostało. Właśnie taki strasznie mały ten update, ale minigierka kozacka. Idę na minigierkę. O, baksy mi poleciały, więc dobrze. Dawać kolejną rundkę w minigierkach. O, na starcie flagi. Ale mało tych flag. Ryzykujemy. No dawać 10 pokój minimum, chyba że zostało coś znerfione. O, potki na laka, więc komuś... no naprawdę, który to pokój? 4 pokój, kolejny clown. No co jest? Ej, muszę dojść na jakiś większy pokój. O, jest 7 pokój, więc może się... no naprawdę, odpaliłem tylko i od razu clown. Nie no, nagrywanie chyba przynosi pecha. Nie wiem. No, jeszcze 5 prób. 5 prób i już nawet do 10 nie doszedłem. Ej, lipa straszna. Dobra. Jest pokój 7 i jak uda mi się zdać tego też Huntera, to wychodzę z nim. Tak, udało się. No i... damage potki są tańsze niż te 3 Treasure Huntery. Wyjdę z tym, żeby dostać punkty. Dostałem 19 punktów za pokój 8, więc nie ma tak źle. I zaraz to zaliczy mi pewnie do Clan Battle. Czy już zaliczyło od razu? O, od razu zaliczyło. No, więc trzeba, mówię, jak ktoś się boi w tym Clan Battle, to no ten 8 pokój minimum wychodźcie, a jak nie, to 10, bo wcześniej to za mało punktów daje. Żeby chociaż tych punktów, które zdobyć.
Ale jak ja tutaj cały czas farmię... Ej, dużo tych baksów, chyba zwiększyj drop tych baksów, bo wczoraj tak długo je farmiłem, a teraz chwilę zdobyłem 200 ponad baksów, więc nie wiem o co chodzi. Ale jeszcze 3 minigierki, no spróbuję dojść do 10 minimum, musi być. Wczoraj chyba z 3 razy doszedłem na 10, a dzisiaj po 7 próbach ani razu, no ej. Taki pech. Dobra, ostatni pokój, dzisiaj te pokoje to jest jakiś żart, naprawdę. Ani razu do 10, ostatnia próba, 2 razy na pierwszym, chyba na 3 i 4 też, no nie wiem, no dawać mi pokój 5, patrzcie, i przegrałem. No, na te 10 prób cały czas na 5, 4, na pierwszym, nie, dzisiaj to pokoje to jakiś żart był, nie, naprawdę, wczoraj mi się fajnie te pokoje, dzisiaj już nienawidzę tej gierki, nienawidzę dzisiaj tej gry, wczoraj była kozacka, dzisiaj już mi się nie podoba. Naprawdę, nie, dzisiaj to pokój taki żart był. Kupmy sobie jeszcze boosty. Dokupujmy na to. Cyk, zwiększyło mi boosta. I powinno zaraz oddać te baksy. Powinny baksy oddać, miejmy taką nadzieję. No nic, update. No, spośród tych ostatnich, co był event, to ten chyba jest najgorszy. Poza tą minigierką, która dzisiaj mnie strasznie zdenerwowała, wczoraj mi się podobała. Raffle to scam, gierka... Dzisiaj też już wygląda na scam, wczoraj lepsza była i jedynie te boosty są spoko, bo możecie sobie gemy i temy pofarmić, zdobywając za free te baksy. Także farmcie, życzę wam powodzonka w minigierce i w raflach, jak ktoś bierze udział, i dzięki za oglądanie i pa pa.